Aneta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Po wielu latach Ostrowiecka Huta może ponownie rozpocząć produkcję zbrojeniową. Projekt ten na razie jest owiany wielką tajemnicą, choć jej rąbka uchylił na sesji naukowej dyrektor techniczny Robert Martynowski. Produkcja zbrojeniowa to kolejny nowy element rozszerzający potencjał ostrowieckiego zakładu. Będzie to produkt o dużym zaawansowaniu technicznym. W tym celu będzie przeprowadzona duża inwestycja. Zbrojeniówka w tym sensie jako przemysł obronny, tak? Bo często mówi się zbrojeniówka na pręty żebrowane, ale tu mamy na myśli produkcję dla sektora obronnego. No z wiadomych względów nie mogę powiedzieć, czego to by dotyczyło. W każdym razie to będzie najnowocześniejsza technologia światowa. Coś, czego jeszcze, myślę, w Hucie Ostrowiec nigdy nie produkowano. No i mam bardzo dużą nadzieję, że to nam się uda. Projekt ten popiera senator Jarosław Rusiecki. Jest on przewodniczącym Komisji Obrony w Senacie. Przypomina, że Huta miała bogate tradycje w tego typu produkcji. Jeszcze w okresie przedwojennym w Ostrowcu były produkowane na przykład korpusy do bunkrów obronnych, które do tej pory są znajdowane na dawnych polskich kresach. Bardzo się cieszę z tego powodu i swego czasu zachęcałem władze Celsy Huty Ostrowiec, żeby przystąpiły do takiej działalności. Jest to nawiązanie do długoletnich tradycji i to nie tylko tradycji powojennych, ale tradycji jeszcze z czasu II Rzeczpospolitej i czasu powstawania Centralnego Okręgu Przemysłowego. No ja przypomnę, ale być może wielu mieszkańców nie wie, gdy rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy za sprawą pana premiera Kwiatkowskiego, w Ostrowcu, w Hucie właściwie, w tym miejscu, które my określamy jako stary zakład Huty, miała być ulokowana produkcja zbrojeniowa i to z finalnym produktem dla polskich sił zbrojnych. Niestety wojna przeszkodziła tej inwestycji i myślę, że w tej chwili te starania byłyby możliwością jakby szukania również nowej niszy na produkt czy półprodukt, który byłby wytwarzany w Hucie i bardzo się cieszę z tego powodu, że taka inicjatywa została podjęta. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda wyszedł z propozycją utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowieckiego. Inicjatywa ta ma na celu zaktywizowanie młodzieży do pracy na rzecz swojego środowiska. Wiadomo już, że byłby to organ doradczy i opiniotwórczy, który wspierałby inicjatywy powiatu. W jej skład weszliby uczniowie ostrowieckich szkół, a jej struktura byłaby tożsama z Radą Powiatu. Byłyby więc komisje czy prezydia. Chcemy od miesiąca września, czyli od nowego roku szkolnego, powołać powiatową młodzieżową Radę Powiatu. Młodzieżowa Rada Powiatu będzie powołana z młodzieży, która uczęszcza do szkół średnich. Taka Młodzieżowa Rada Powiatu jest to fakultatywny organ samorządu terytorialnego, ale my chcemy, żeby taka rada istniała. Taka rada, Młodzieżowa Rada Powiatu byłaby odzwierciedleniem tej Rady Powiatu, która jest, składałaby się z prezydium rady i komisji rewizyjnej. Kadencja tej rady to będą 2 lata. Rola, jaką ma pełnić Młodzieżowa Rada Powiatu, no przede wszystkim reprezentacja młodzieży z danego terenu, uwrażliwienie władzy samorządowych na potrzeby tych młodych mieszkańców. Byłby to taki pomost między młodzieżą a Radą Powiatu. Chcemy, żeby ta rada wyrażała opinię o działaniach organu samorządu w zakresie dotyczącym przede wszystkim młodzieży. Będziemy zachęcać młodzież do tego, żeby uczestniczyła w pracach tej Młodzieżowej Rady, bo
Młodzi ludzie to inne troszeczkę spojrzenie. Każde pokolenie inaczej widzi nie tylko rzeczywistość, ale ma też różne potrzeby. Chcemy, żeby ta Rada poprzez swoje opinie miała możliwość wpływania na swoją gminę, na miasto, na powiat. Myślę, że będzie to ciało, które będzie miało wiele różnego rodzaju inicjatyw, a my jako zarząd powiatu, jako Rada Powiatu będziemy chcieli pomagać w tym, żeby te inicjatywy były realizowane. W pracowni otwartej kontrola jakości odbył się wernisaż wystawy Nowy nacjonalizm w sercu Europy Tomasa Raffy. Pokazano również na niej film dokumentalny zrealizowany w ramach projektu, w którym podejmowany jest problem nacjonalizmu i jego oblicza w różnych krajach europejskich. Tomas Raffa to słowacki artysta wizualny, dziennikarz, filmowiec i wykładowca na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2009 roku dokumentuje różnego rodzaju demonstracje. Włącza kamerę wtedy, gdy w pobliżu nie ma już żadnych dziennikarzy. Dzięki temu udało mu się zebrać materiał, jakiego nigdy nie zobaczylibyśmy w wiadomościach telewizyjnych. Rafa jest fotografem, reporterem. Uczestniczy w większości różnych manifestacji, pochodów, marszy i tak dalej. Fotografuje go od wewnątrz, czyli dzięki jego pracy, dzięki jego twórczości możemy poczuć taką bliskość tych wydarzeń, aż która powoduje pewien dyskomfort, gdyż Rafa wchodzi zupełnie w sam środek manifestacji i często, gdy już zaczynają się rozruby, on nadal nie włącza kamery, nadal filmuje, żeby nam pokazać, jak tak naprawdę takie wydarzenia wyglądają. Bo my mamy oczywiście obraz zapośredniczony za pomocą mediów, czy to prawicowych, czy to innych. I zawsze ten obraz jest zmanipulowany. Materiał do projektu autor wystawy zebrał w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Tomas Raffa poprzez zestawienie zdjęć bada cienką granicę między patriotyzmem a nacjonalizmem oraz dokumentuje wszelkie przejawy rasizmu i ksenofobii. Nie ma żadnego komentarza, chociaż sam układ i pokazanie pewnych zdarzeń mają właśnie wywołać u widza refleksję, co to jest. Żeby nie pomylić tego, co się często nazywa patriotyzmem, a co jest nacjonalizmem. I niosący, co niesie ze sobą bardzo niebezpieczne zachowanie, jak rasizm na przykład. Poza tym Rafa jest też aktywistą. Dokumentuje także życie takich mniejszości, na przykład Cygan, w Czechach albo w swojej rodzinnej Słowacji. I tam na przykład były takie wydarzenia, słyszeliśmy znaleźć z mediów, gdzie lokalne władze stawiały mur oddzielający białych mieszkańców od Cygan. On przyjechał w to miejsce i razem z tymi dziećmi cygańskimi, z Cyganami, malowali ten mur. Bo te mury, bo to też jest ciekawe, władze lokalne mówiły, że to są mury sportowe, czyli że będzie tam można grać w squasha i tak dalej. Nigdy oczywiście te boiska nie zostały wybudowane, a mur oddzielał jak oddzielał. I oni po prostu takim pomocą plastyki, sztuki, czyli tę przestrzeń oswoić. Te zachowania też są, te wydarzenia są dokumentowane przez niego. Wystawę można oglądać do 11 czerwca. Wstęp jest bezpłatny w każdą niedzielę w godzinach od 11 do 14. Sympatycy Ostrowieckiego Klubu KSZO 1929 mogą go wspierać również przy dokonywaniu zakupów. Będzie to możliwe, gdy pozyskają specjalną kartę kibica. Żeby dostać taką kartę, zapraszamy, jesteśmy w różnych miejscach, wystarczy się pojawić, podać swoje podstawowe dane, karta jest bezpłatna, daje zwrot gotówki przy każdym zakupie u naszych partnerów handlowych. Co tą kartą możemy zrobić? To pokazujemy ją w kasie po zakupach? Dokładnie, pokazujemy w kasie po zakupach, skanujemy każdą kartę lojalnościową. I w dużej ilości sklepów już oferuje jakieś zniżki? Mamy bardzo dużo partnerów, zarówno online, jak i offline, czyli sklepów stacjonarnych. Zakupy internetowe, bardzo dużo możliwości. Natomiast na lokalnym rynku rozbudowujemy sieć naszych partnerów. Zachęcamy również przyszłych partnerów handlowych, którzy chcieliby dołączyć do akcji, wspierać nasz lokalny klub i tym samym
dawać ludziom zniżkę przy zakupach. Chciałabym tutaj zaapelować, drodzy kibice, jeżeli leży Wam na sercu dobro klubu, zarejestrujcie się w programie, skanujcie kartę, razem jesteśmy silni. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.